Witajcie moi mili, Krzysiek na kanale Krzynol Garaż. Spójrzcie co tu mam. Lampeczki do podświetlenia nóg. Dzisiaj będziemy montować te lampeczki. Cztery są, jedna już jest tam w samochodzie kliknięta. W Passacie w B7 z roku 2011, coś takiego. To potem ewentualnie uściśle. Spójrzcie, tu od razu już mam przed sobą schemat, nie będę tego nagrywał z ekranu, bo to tylko chwila. To jest J519, to jest BCM. Wtyczka 52B, czyli to jest środkowa biała, pin 50. I do tego są lampeczki, tak? Tu 4. Można sobie podłączyć 10, jakby ktoś chciał. Ale chodzi o to, że pin 50 we wtyczce białej, środkowej. I tam zaczepiamy układ. Masę bierzemy skądkolwiek, spod jakiejkolwiek śrubki. I my to dzisiaj sobie w Passacie mniej więcej założymy, zakodujemy. Zobaczymy, jak to się zachowa. Zaraz Przemek przyjedzie i jedziemy. No patrzcie, Passacik już jest. Co robimy? No tutaj jest bordnet, czy tam BCM. No i tam jest ta jego biała wtyczka. No ale tu, żeby w Passacie to zrobić, nie ma tak jak w Octavii, że zdejmujemy sobie całą deskę. No tylko tam mamy taki mały dostęp poprzez osłonę nóg. W każdym razie, no tutaj próg. Trzeba do góry wyszarpnąć. Tu spójrzcie pod fotelem, tam wychodzą wiązki. I my też pod wykładziną przejdziemy z przodu samochodu pod dywanikiem i tam na tylną lampeczkę się wypuści przewody. Natomiast no tu trzeba tak to zdjąć, żeby było wygodniej. No i teraz odkręcić trzeba tą osłonę dolną. Tu na szczęście nie ma poduszki kolanowej, bo wtedy jest przejebane. Tutaj do tej wtyczki, pokażę Wam, jak tam pinę obsadzić. No i tyle. Odkręćmy to i pokażę Wam tam od strony bordneta. Było to w filmach, no ale dobra. Chcecie filmów, no to proszę bardzo. No zobaczcie, odkręcona ta półeczka, tu trzeba wyciągnąć tylko wtyczkę OBD. I tutaj macie tam wtyczki od BCM-a, nie? Nie chcę się wyostrzyć. W każdym razie tam są. Wyostrz. I do tej białej środkowej wpinamy się pinem 50. To Wam pokażę. Tak, tutaj rozebrany już jest boczek. Trzeba zdjąć górną osłonę słupka. No się górną. Górny próg słupka A. Zdjąć manetkę, tą dźwignię. Tam jest śrubka pod spodem. I tutaj przejdziemy wiązeczką pod dywanikiem tu. Potem opatrzcie, a tutaj jest to miejsce, o tego Wam nie pokazałem, bo to jest tylna wiązka. A tu jest ta lampeczka. I z tej strony osłony, widzicie, jest, czemu to automatycznie nie ostrzy? Jest otwór z zaślepką, tą zaślepkę się wyłamuje i po prostu ta lampeczka tutaj pasuje. Plug and play. Klik. I kupujcie te z metalowymi osłonkami, bo one naprawdę dobrze działają jako radiator, odbierają ciepło z tej lampeczki. Dobra, a tutaj na tą stronę trzeba by odkręcić to. Tam jest śrubunia. I przejść na drugą stronę do schowka. Bo w schowku też będzie do wyłamania tam coś. I no i tak samo dokładnie tak jak tutaj pod fotel. Dobra, ja przygotuję sobie teraz trochę wiązek, pomierzę tu przewody i działamy. Zobaczcie, taki pin jest potrzebny, taki z tych kwadratowych. Wtyczka wyjęta, tak jak na schematach widzieliście, wtyczka B, biała, pin 50. Jest tutaj, tu są numeracje, na każdym rzędzie pinów wszędzie są numeracje, także pomylić się nie można, to jest tego typu pin. On tu będzie siedział, tak? Skrzydełka, pamiętajcie, pokazywałem już na filmach, trzeba rozgiąć te skrzydełka, co zatrzaskują, no bo on, patrzcie, to wychodzi, a nie powinien się zatrzasnąć. W każdym razie teraz tak. Z tego miejsca rozciągamy instalację po aucie. Czyli tutaj lutujemy dwa przewody. Jeden idzie na tamtą stronę, zasilający. Drugi idzie do tej lampki, która jest tutaj, który to jest króciutki, więc ja sobie tu pozwolę przylutować trzy przewody. Jeden do lampki tej przedniej. Jeden na tamtą stronę i jeden, który będzie szedł już tutaj do tyłu. Teraz, kochani, skąd wziąć masę?
Ja myślę, że masa jest gdzieś tutaj na słupku, bo to są takie śrubki wkręcone. No niby na przykład ta ma masa, ale tutaj no, no nie ma jak się podpiąć. Nie, spójrzcie. Ta by miała masę, no ale jak tutaj? To jest wewnątrz schowka. Tam u góry nie ma zbytnio gdzie się przypiąć. Tu jest jakaś śruba. Ale to taka duża. Tu na dole też nie ma. Ponieważ i tak będziemy, słuchajcie, chować się związką pod dywanik, tędy wchodząc. Stąd tutaj tędy. Musimy zdjąć ten narożnik. Więc zdejmijmy go i zobaczymy, czy tam jest punkt masowy. W Oktawii jest, no tu w pasku zobaczymy. Który to rok? Bo miałem 2014. 14, czyli ja mówiłem 11 na początku, a to jest 14. Czyli Passat B 7 roku 14. Widzicie? Rozebrane. Znajdźcie sobie na filmach. Mam filmik, jak zdjąć rączkę. Dedykowany film jest, jak zdjąć rączkę z tym tutaj, z tyłu klipsem. Rączkę, ten kołeczek rozporowy tu wyciągamy. I voilà. Z tego miejsca tutaj dywanik trzeba podnieść. O, w ten sposób, tu cały. I dostać się w tamto miejsce. No to tutaj we dwóch trzeba będzie się poszarpać. Masę bierzemy wiadomo skąd. To co, trzeba stworzyć wiązki, moi mili. Zróbmy wiązki, pokażę wam, jakie tutaj będziemy zaczepiać. Patrzcie, wiązka masowa przygotowana. Zaciśnięty konektor oczkowy. I co? Elegancko go tutaj. Jego gniazdo zapinamy, ten koszyczek zamykamy. Taki gówniany ten koszyczek. Ale dobra. Jest zamknięty. O. Tak? I teraz tak, ten i ten, ten idzie do tej lampki, ten krótki, tej lampki tutaj u kierowcy, ten idzie na drugą stronę, natomiast ten już idzie tutaj do tyłu. Dobra, to teraz lutownicę w rękę i trzeba się podlutować tak samo trzema przewodami pod wyjście z BCM-a. Rozgiąć trzeba tego pina tu na boki. No dobra, nie chce mi się to skupić. Gówno. O, te dwa skrzydełka trzeba rozgiąć. Ale dobra, no najpierw przewody sobie przylutuję, przygotuję i wiązeczki tak zwanego plusa do lampki zrobimy. Patrzcie, jest gotowa wiązka z potrójnym odejściem. Tego pina sobie wbijmy w wtyczkę BCM-a, tak? Przypominam, biała pin 50, czy to jest Oktawia, mówimy tutaj o Oktawii FL, Golfie 6, Passacie B7, Turanie po FL-owym, wszędzie gdzie jest ten BCM na te trzy duże wtyczki, wszędzie tam jest wtyczka pin, biała pin 50. Składamy ten interes. Złożyć. Dobrze, dobrze. Co tutaj? A tutaj patrzcie, się wysunął. Widzicie? Ten się gościu wysunął. Wtyczka nie chce się wsadzić. O, składamy. Jeszcze raz. O, ona musi się cała ładnie zsunąć. I co? Zamykam wtyczkę. I od tego momentu zaczynamy przymierzać przewody. O, zobaczcie, tak? Zaraz to trytką ładnie zepnę. No i teraz co? Ten idzie do lampeczki, która jest tutaj. Widać, mam nadzieję, dobrze. Ten widać, idzie do tej lampeczki, łącznie z tą masą. Jego tam trzeba masę tamtędy przepchać. Tak? Ten idzie z tą masą, ten z tą masą idzie na stronę prawą. Przewlekę na stronę prawą, te będziemy zaraz razem tasiemkować, a ta masa i ten przewód tu idą na stronę kierowcy do tyłu. Także tak to wygląda.
Teraz ja to sobie pozamykam, potasiemkuję, podłączymy tą przednią lapkę i pokażę Wam, jak się to będziemy przepychać do tylnego fotela lewego. No zobaczcie, jaki mamy etap. Tyczuszka gotowa. Wiązeczka na stronę prawą gotowa. Wiązeczka do tyłu, tu z przodu gotowa. Tutaj pod fotel wrzucimy. Patrzcie, tutaj ładnie wyszła. Nie? Pod dywanika tutaj jest puszczone. Śladu nie ma, że cokolwiek było ingerowane praktycznie. No to co? To przerzucamy do tyłu fotela. Tam dołem. I wzdłuż przewodów, no bo tutaj są przewody akurat do regulacji na przykład tej, do poduszki, idzie wiązeczka, czyli wzdłuż tej wiązki przesuwamy i ładujemy na sam tył fotela i tam obsadzimy lampeczkę. A z tym przewodem, no trzeba się niestety zdjąć to i przedostać na drugą stronę. No, wszystko ładnie zamknięte. Wiązeczka sobie tam poszła, z tyłu lampka zaczepiona. Pokazać Wam, jak w fotelu lampkę się robi? Nie, pokazywałem, nie jest film na moim kanale, tu jak Wam znajdę linka, to Wam tutaj u góry wrzucę. To jest dokładnie tak samo jak w Octavii. Tam gdzieś lampki nóg robiłem, może nie robiłem, już nie pamiętam. W każdym razie tu gotowe, z tyłu gotowe, tamta strona się robi, tu musimy przejść na drugą stronę, nie? Dobra, idziemy na drugą stronę. Potem hodowanko. No i spójrzcie, tutaj szybko robię drugą stronę. Tu idzie wiązka z lewej strony na prawą. Tu już mam podłączenie do tej lampki. Przygotowany przewód do przepuszczenia do tyłu, tak jak tam. I słuchajcie, ja to zrobię i zobaczymy się przy kąpie. Tu jak zobaczcie, to też jest to miejsce takie, gdzie była zaślepka. Wyłamałem i tam sobie pójdzie lampeczka. I tam pójdzie sobie ta wtyczuszka do tej lampeczki. Trzeba zdjąć kołek w pasku, bo to, tak myślałem, że to się zdejmuje. Nie pamiętam jak w Passacie. Zdejmuje się samą osłonę, ale nie, trzeba cały schowek wyszarpać. Tutaj 7 śrubek. I już, dobra, czyli to robimy tak jak tam. Tu przechodzę pod fotelem, z tyłu fotel lampeczka. Tam są specjalne, jak wsadzicie głowę, to będziecie widzieć takie prostokątne otwory i tam ta lampeczka bez problemu wchodzi. Czyli tutaj to kończę i widzimy się przy komputerze, jak będziemy włączać to. Całe ustrojstwo w tym aucie. Moi mili, dobra, wszystko jest podłączone. Wejdźmy w centralną elektrykę. Zobaczmy, co tu jest z tymi lampkami. Błędów brak. Kodowanie. No i przelećmy te bajty. Co my tu mamy? Układy komfortowe. No i szukamy. Patrzcie, pierwsza opcja. Światełka aktywne, kiedy 58D, kiedy podświetlamy sobie pozycjami. Footwell light installed. By 20 bit 0. To było chyba wszystko, co się da zakodować. Zakodujmy to. Zobaczymy, czy się zapalą. Mamy auto. Dobra, zobaczmy teraz menu tutaj w pasku. Czy się pojawiły lampeczki? To się tak przechodzi. Telefon, asystenci, status, ustawienia. Światło i widoczność. Oświetlenie przestrzeni na nogi. Włączone. 30%. Dajmy mu. Wiadomo. O, świecą. To idzie na bucie. Daj buta. Zmniejszam teraz tu. No. I to jest jasność przy otwarciu drzwi. Tak? Mamy drzwi otwarte teraz. Zamknijmy.
tam. Moja się świeci? Moja się świeci też. Czy to też będzie na oświetlenie przestrzeni na nogi. I teraz zobaczmy, czy to zmniejszam. Zmniejszyło się. No. Czyli w pasku nie ma tej opcji takiej, że przy otwarciu... A dobra, no to mamy 35. No, otwieram drzwi. Widzicie? Otwieranie drzwi się rozjaśnia na 100%. One się świecą, tylko nie widzicie. Natomiast tutaj mamy ustawienie jasności podczas jazdy. No to dajmy 5%, 40, 45, 50. Widzicie, to jest 70%. Otwieram drzwi. Jest 100%. Zamykam. Przygasają do wartości ustawionej tutaj sobie w zegarach. Oczywiście jest opcja, to też pokazywałem na tym filmie, kodowanie dzwonników. Jest tu opcja, zobaczcie, assistance footwell, o, otwarcie drzwi i, jaki, i jaka jasność światełek. No ale zakładamy, że wszyscy chcą, że jak otwieramy drzwi, żeby było na maksa jasno, żeby można było coś zobaczyć, czy wysiąść, czy tam coś poszukać, jak coś spadło. Natomiast w trakcie jazdy ustawiamy na wyświetlaczu. Tak? No można? Można. Przemo zadowolony? Zadowolony bardzo. No. Polecam, pozdrawiam. To na tyle, moi mili. Nowe menu mamy. Jest się czym bawić. To ono nie jest w komforcie, to menu, tylko jest w światłach. Światła i widoczność. Oświetlenie przestrzeni na nogi. No i oczywiście możesz to wyłączyć, nie? Mhm. Cyk. Zgasło, nie? Mhm. Cyk. Poczekaj, chcę zobaczyć jeszcze z tyłu, jak to tam. Z tyłu? No. No świecą. No świeci. Świeci. Z drugiej strony do widzę świeci. No. Także. Passat. Nie Passat. Da się. Da się. Kochani, to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej, cześć.